pół minuty opóźnienia mamy, no to jak robimy ten max. Szkoda, że to lusterko się nie otwiera. Mi się zamykają. Pamiętajmy, że prędkość szlakowa tutaj to 140. Jakieś lekko przecinka przy wieźni. Włączymy sobie ten pomacik. Muszę ich na 40 ustawiłem, a czemu ty byś już tam przygotował? Ten pomac co nie wie co się dzieje. Witam serdecznie panie Michu, Broku V6 szóstej generacji, witam serdecznie na drogu z naszych. Ładne wagony stoją po lewej stronie. Fajnie do ciebie patrzy na te pozostawione wagony czekające na swój pociąg.
A, to sobie jakiś jeszcze W07. Ale do Błonowic Zachodniej wjeżdżamy z opóźnieniem 2 minut. Teraz ten będziemy wykonywać manewry. Będziemy podłączać się do kolejnego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Dobrze, a my tu przełączamy się na światełko manewrowe. Właśnie wjechał pociąg do Grabiny. Grodziska Zachodniego do Grabiny. Dobrze, a my wypuszczamy pasażerów i będziemy czekali na manewr. Drzwi zamykamy. No nie wiem, w którą stronę będziemy mieli te manewry. To jest prawda. Czy w tą stronę? To stoi jakiś elektryczny zespół trakcyjny? Nie. O, tu nurek jedzie. No to w dobrą stronę jesteśmy odwróceni chociaż. Dobrze, manewr świeci. Więc ruszamy. Jesteś już tu, witam ponownie, panie kolejowy Alek. Dobrze, tu widzę, że według podpowiedzi możemy na 40 km na godzinę wykonywać te manewry. Oczywiście z tego skorzystamy. No i właściwie to nic, sama jazda z Gładowic do Gładowic Zachodniej i teraz jedziemy. Pod drugą jest Noskę.
N 76, choć się nie minę. Łatwo zapomnieć, czym się jedzie. Tak, N76, dobrze nam powiedzie. Wyłączmy ten pomad. Nie, już kawałek trasy był. Kawałek trasy był, już przejechaliśmy przez dwie stacje jako normalny skład z rozkładem. Tylko teraz dojechaliśmy do innej stacji i musimy się podłączyć. To chodzi o... Myślę, że się wszystko dobrze podpięło, mam taką nadzieję. Dobrze, tylko że do tego też musimy wejść. I też musimy go uruchomić, nie? Jaka sceneria? Drawinowo od nowa. Tak, drawinowo od nowa. Od rana od nowa. Pod różnymi nazwami jest to widywane. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ósma pozycja z góry. Wyłącznik szybki. Dobrze. Tam to mamy uruchomione. Wróćmy tutaj z powrotem. Nazwijmy hamulec zespolony. Dobrze, pantograf przedni opuścimy i mamy dwa składy gotowe do jazdy. Załączamy w takim wypadku światełko manewrowe. Pan tutaj, o, też już ma załączone. To sprawdźmy, czy aby na pewno on jest prawidłowo tu uruchomiony. A czemu pan pantograf opadł? Ja się pytam. Już miał podniesiony. Szkoda, że mam kwarantannę, ponieważ przedwczoraj była niespotykana lokomotywa numerka Wyczowowski. Naprawdę? Poczekajmy, aż się uruchomi. No
bo okazuje się niby, że wszystko jest w porządku, nie? No jaka to lokomotywa była? Właśnie mam tutaj też zadał pytanie. No teraz się pokazuje wszystko prawidłowo na wyświetlaczu. Monet zespalony oczywiście trzeba. EP09? Nic chyba takiego nowego w sumie. EP09. Dobrze, działa, wszystko się połączyło. Wszystko się połączyło, pięknie. Aha, zwykła, ale to rzadkość. W sumie u mnie, nie u mnie, to czasami husarz pojedzie, czasami dziewiątka róży. No u pana to te hybrydy jeżdżą, co u mnie na przykład jest rzadkością, bo u mnie hybrydy to nie było. Jeszcze 40 chcemy na tempomat dać. Chcemy wjeżdżać w perony. Refiny, Nuras i Siódema, no właśnie. Jedziemy w perony i potem będziemy już normalnie zaczynali bieg. Mamy w dobrym kierunku, będziemy odwróceni, więc prawie nie trzeba będzie zmieniać. Witam serdecznie, panie Puro UW. Witam. A w tej pięknej transmisji na żywo. Może pan obejść, tam słychać u pana i podzielić się z pozostałymi widzami. Witam oczywiście po raz pierwszy na transmisji. Ceny biletów obok kierowcy. Powiem panu, macie drogie rzeczy, naprawdę, naprawdę drogie rzeczy. Myślę, że podwojona stawka od normalnego biletu musi być na pewno. A na kierowcy to już było to chyba potrojone. To już... PES o złomie. A co to za złom od tej pesy? Jedziemy pełne. Ile razem? Razem włączę. No z dyszkę na pewno. Ale generalnie to ty streamujesz na kilku platformach, tak, na YouTubie i na Twitchu. Na YouTubie i na Twitchu więcej nie ma. Przed weekendem była chyba po raz ostatni. Zdecydowało się u mnie na torach. Po raz ostatni. A może kiedyś pojedzie i już nie będzie po raz ostatni. A dart, ci grano. Flicz ty lepszy od dartów. U mnie jeździła co dwa dni EW08 01. Fajnie. No, fajnie, cieszę się też. To ja chcę bilet na kierowcy. No cóż, trzeba kupić jeszcze ten bilet na kierowcy. Też
4 minutki od jasany. Jak się znów naprawią po drugim pożarze, to wróci. To ile ona pożarów miała? No dwa? Tak mało, myślę, że więcej one pożarują. Tylko dwa pożary to nie dość źle. To jest gierka darmowa, jest tam szyna. Symulator pojazdów szynowych. Jest darmowa. Train Sim 2021. No niestety na razie nie wiadomo co się dzieje. Na razie jest prolog darmowy. Na razie niestety trzeba się obejść smakiem. Na Rail Sima 2021. Train Sim. No, coś w stylu Train Sim, ale nie ma tej zbytnio misji jako misji. Po prostu są scenariusze i się jaśni. Ostatnie awaryjne zatrzymanie się na stacji. Słabo, no to bardzo fajny symulator i naprawdę jest bardzo realistyczny, jeśli chodzi o realia. Wszystko jest realistycznie oddane. A to chyba jest najważniejsze, to się liczy symulatora, żeby był jak najbardziej realistyczny. A nie to, czy są płatne, czy mają niewiadome ile scenariuszy. Ważne, żeby były realistyczne. Pociąg na Drawinowo sobie stoi, z Wadowic Zachodni. Hajsy, nie. A ten bilet na kierowcy? No, rozumiem. No cóż, już jak to pan uważa. Co tam leci? Odjazd konduktorem? Dojedzie, proszę bardzo. Eko. U07. Bardzo lubiałbym pojeździć pociągiem Train Sim 2. Mam na epiczu porozdawali, ale zepsuło się coś, nie da się odpalić. Ja mam Train Sim 2. W sumie grałem ostatnio, ale niestety OBS z Train Simem się nie lubią i muszę wymyślić jakieś inny program, który by mi uciągnął nagrywanie i jednocześnie granie, bo niestety z OBS-em się strasznie przycina. Ile pojedziemy? 160 km na godzinę pojedzie. Zabranie flirta wraz z IC. Barbakan oraz zmiana IC. Łuczniesz na TLK. Nieźle, nieźle. No i czy to tam? Jeszcze ma na Steamie kupować? Nie, chyba z tego Epika to da się jakoś zrobić. Dobra, bo my tu już mamy odjazd, a. No rzeczywiście 55 miał być odjazd. Znowu już przez moje zagapienie odjeżdżam z opóźnieniem, rozumiem. Streamlabs czy Streamlabs? No Streamlabs to też nie był OBS czasami, tylko trochę w innej formie. Coś mi się wydawało. Czy na tym włókniarzu trafia się F07? Na włókniarzu leci F07. Czasami się F09 zdarza, czasem F07. Ja już się pogubię. Streamlabs OBS to totalnie coś innego. Ja dużo już stąd sporo rzeczy ze Streamlabsa, oczywiście. Chat jest ze Streamlabsa, co tu jeszcze jest? Subskrypcje są ze Streamlabsa.
wyliczę cię ze Streamlabsa. I te statystyki na dole chyba liczby oglądających też są ze Streamlabsa. Ja też osobiście wolę OBS-a niestety. Ale myślę nad jakimś, nie może ekrzywem czy czymś takim, żeby to nagrywało w AVI, a nie w MP4. Pozdrawiam, jak się ma na jasnej stronie. Na jasnej stronie mocy, tak? A myślę, że dobrze, póki sieć na stronie, bo myślę, że dobrze się. Jak ma czas na streamingi. Pamiętam tamten rok, gdzie jeździły na flirty w postaci EP07 oraz EP09, piękne czasy. A czemu flirty też są piękne? O co chodzi? Ja lubię flirty. Bitwa warszawska była piękna na 09, zgadzam się. Też mi się podobało. Nie na kanopie czy pięć, trzeba iść na ci kanopie. Może tak bardziej poza transmisją Państwo tu porozmawiają o kanopiach. Bo tu czasami to może nielegalny temat, jednak może nie publiczny. Ojejku, jeszcze wyłącznik szybki wywalił. A ja poprzewijałem muzyki przez przypadek. Manowice Park. Inne mamy opóźnienia? No, tylko 5 minut. A ja prawie stację przejechałem. Już to na milimetry się udało zatrzymać. Bo się zaczytałem o tych konopiach na czacie.